dobry, po raz kolejny. To jest szybka dogrywka po tym filmie, o którym mówiłem, czy sadzić, czy nie. Stwierdziłem, ten będzie cały kwit migdał. A zobaczcie sobie poprzedni odcinek, bo nawet nie wiedziałem, że chce kwitnąć. Migdał z pestki, przypominam. I tutaj jest dwulatek, który też... Teraz go poprzestawiałem, ale też tam, o, tam ma pąki kwiatowe. Jak są wysokie, z doniczkami. 25 litrów. Kurde, one mają po 2 metry. Spokojnie 2 metry. Widzicie? O, ten jest dwuletni, ten jest trzyletni. Ja już się skracałem, ciąłem na różne tam, wiecie. W ogóle powinienem w tym roku trochę go poskracać, ale zostawiam jak jest i tak. I znaczy tak, i taka jest opcja, że nie sadzę ich. Widzieliście, wymieniłem warstwę ziemi na masterę, tą dobrą, i trochę tam jeszcze było tej rosa humus. Zebrałem gdzieś taką warstwę i dałem dobrej ziemi. Dlaczego? Bo tak, jakbym teraz posadził, nie, migdały, i z tego co wiem, jak kwitną, jak przymrozek przyjdzie, no to liście szlak trafi. Wróć, kwiaty. No i wtedy nie zaowocują, nawet nie wiem, czy zaowocują, szczerze. Będzie przychodził przymrozek, będę chował je na noc do szklarni tamtej, co mam o tamtej, nie? Gdzie nie wchodzi mróz. I potem, jak już zawiążą te owoce, no też nie wiem, czy wtedy sadzić. No to jest pytanie, kurczę. Ale na razie będą sobie w doniczkach, ależ one będzie całe piękne w kwiatkach. Sprytne, co? Zobaczymy teraz wysyp na Allegro migdałów. Kwestia czasu, stalewiaka podejrzą kolejni sprzedawcy i będzie wysyp. Tylko pamiętajcie, że na migdałach można dostać wała, ponieważ migdał jest sprzedawany jako w większości ozdobny. A to nie jest ozdobny, to jest migdał z pestki, po prostu ze sklepu. Kupuje się surowe pesteczki i sadzi, sieje. Nasiona się sieje. No to jak to nasiono, to powiedzmy, że siejemy, ale to duże nasiono. No, tak więc tak sytuacja wygląda. Na razie zmieniona ziemia, donice, nie, albo 30 litrów gdzieś koło tego mają. I tutaj sobie będą stały przy bujawce. Czas pokaże. Będą przymrozki, będę chował po prostu. Czy to się uda, czy doczekam się migdałków, nie wiem. Zobaczymy, czy w tym roku jeszcze granat z pestki zaowocuje. Dobra, trzymajcie się. Kto nie widział pierwszy odcinek, jest link w podpisie. Na razie. No i oglądajcie inne filmy oczywiście, jak jest ktoś nowy. No.